Witajcie! Już od jakiegoś czasu pytacie mnie o to, jak odświeżyć skórę po zimie. Co zrobić, żeby wyglądała pięknie wiosną, a jeszcze lepiej latem. Dlatego też postanowiłam, że właśnie dzisiejszy film poświęcę na ten temat. Zdradzę Wam takie moje sprawdzone, skuteczne i niedrogie sposoby na to, żeby ta nasza skóra wyglądała pięknie. Czyli opowiem Wam dzisiaj o zabiegach, ale również o pielęgnacji. Podjęłam również decyzję, że ten film podzielę na dwie części. W dzisiejszym będziemy rozmawiać sobie o takim właśnie zakresie pielęgnacyjnym od zewnątrz, a w następnym filmie porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby zadbać o naszą skórę, nasz wygląd od wewnątrz. Także zainteresowanych zapraszam do dalszej części filmu. Po zimie skóra zazwyczaj jest lekko poszarzała, brakuje jej blasku, brakuje jej takiego rozświetlenia, ujędrnienia, nawilżenia i to jest właśnie to, na czym będziemy się skupiać. Oczywiście możecie wykonywać makijaż rozświetlający, rozbłyszczający, używać dużej ilości podkładu czy też rozświetlaczy, które będą pięknie wyglądały na skórze, ale wy wiecie, że ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że im skóra jest zdrowsza i piękniej wygląda, tym wystarczy odrobina makijażu, żeby też dobrze się poczuć. Im mniej, tym lepiej, tym więcej, a właśnie skóra zdrowa, zadbana, piękna, to jest coś, czym mogłybyśmy się chwalić, czym możemy się pochwalić, ale też jeśli nasza skóra będzie dobrze wyglądała, to i my w środku będziemy czuły się lepiej. No i taki pierwszy krok, które powinnyśmy tak naprawdę wykonać po zimie, to jest dobre oczyszczenie naszej skóry i pozbycie się martwego naskórka. Dzięki temu właśnie odkryjemy świeże, nowe warstwy naszej skóry. Pozbędziemy się zaskórników, pozbędziemy się jakichś lekkich przebarwień, ale też sprawimy, że kolejne kroki będą lepiej wpływać na naszą skórę i mam tutaj oczywiście na myśli pielęgnację, czyli pozbycie się tego martwego naskórka też spowoduje, że skóra się rozświetli, rozjaśni i to jest zabieg, który może i powinna wprowadzić skóra o każdym typie. I mam tutaj na myśli oczywiście skórę suchą, skórę naczyniową, skórę odwodnioną, skórę tłustą czy też mieszaną. I ja generalnie polecam Wam, żeby zacząć tę przygodę z pielęgnacyjną, odświeżającą po zimie od prostych i skutecznych zabiegów w salonie kosmetycznym. Tak, dobrze usłyszałyście, nie chodzi tutaj nam tylko i wyłącznie o takie oczyszczenie skóry i złuszczenie martwego naskórka w domu, bo to wykonujecie praktycznie przez cały rok. Zależy nam na tym, żeby tę skórę mocniej pobudzić do działania i też ją mocniej oczyścić. I takim pierwszym zabiegiem, bardzo skutecznym, niedrogim, ale naprawdę przynosi ogromne rezultaty, jest mikrodermabrazja diamentowa i mikrodermabrazja korundowa. To jest zabieg, który jest bezbolesny, dosyć przyjemny dla naszej skóry, dzięki niemu pozbędziecie się zaskórników, zwłaszcza w strefie T, czyli właśnie tutaj na czole, w okolicy nosa, tutaj przy skrzydełkach nosa, czy też na brodzie. Dodatkowo połączony z jakimś lekkim i też skutecznym kwasem da jeszcze fajniejsze rezultaty, bo też będzie pomagać skórze w tej nadprodukcji sebum, będzie niwelować tą nadprodukcję sebum. Pamiętajcie natomiast, że mikrodermabrazja jest zabiegiem, który warto wykonać w serii. Takich serii powinno być 6, ale ponieważ opowiadam Wam dzisiaj o tych krokach w kwietniu, czyli już w takim momencie, kiedy za chwilę słońce będzie dosyć mocne, myślę, że jeśli nawet wykonacie 3 takie zabiegi, to skóra Wam się odwdzięczy. Ale uwaga, mikrodermabrazja to nie jest zabieg dla skór naczyniowych, ponieważ podczas tego zabiegu nie tyle dochodzi do starcia martwego naskórka, ale też zasysania i naczynia krwionośne nie będą lubiły takiego działania. Skóry naczyniowe natomiast mogą skorzystać z peelingu kawitacyjnego w salonie. Peeling kawitacyjny w salonie jest znacznie mocniejszy niż ten, który wykonujemy w domu, bo tutaj mamy zastosowanie fal ultradźwiękowych o znacznie większej mocy.
ale to jest też taki zabieg, który pięknie odświeży Waszą skórę, dzięki któremu pozbędziecie się lekkich przebarwień, podziałacie antybakteryjnie i też jest to zabieg, który warto wykonać w serii. Myślę, że też 3 takie serie spokojnie i właśnie przed tym latem będą dla Was ok. Oczywiście ja Was zachęcam do stosowania peelingu kawitacyjnego w domu, ale Wy o tym już dokładnie doskonale wiecie. Przy mikrodermabrazji wspomniałam Wam o kwasach. Kwasy to jest taki temat, który ja polecam, o którym polecam się zainteresować w okresie jesiennym, na początku zimy lub też pod koniec zimy, już nie do końca wiosną, ponieważ kwasy stosowane w salonach kosmetycznych są w dosyć dużych stężeniach i niestety mogą fotouczulać naszą skórę, jeśli będziemy wykonywać je w okresie mocnego napromieniowania. Dlatego też nie poleca się wykonywania tych zabiegów, chociaż są na rynku takie kwasy, które można stosować przez cały rok, na przykład kwas migdałowy. Jeśli natomiast chcecie skorzystać z zabiegu z kwasami, to jeszcze jest ten moment, że możecie taki zabieg wykonać w kwietniu. W maju już raczej bym Wam nie polecała. Natomiast no z kwasami też jest tak, że najlepiej sprawdzają się zrobione w serii, czyli najlepsze efekty przynoszą, jeśli wykonamy całą serię. Dlatego raczej bym się skupiła na tych 2 zabiegach, które Wam wcześniej wspomniałam, ewentualnie na wprowadzeniu lżejszego, mniej drażniącego kwasu, jakim jest na przykład kwas migdałowy. Ale oczywiście w ofercie salonów znajdziecie również zabiegi z kwasami, które są takimi zabiegami bankietowymi, zabiegami, które można wykonać raz i bardzo szybko przynoszą fajne efekty. To jest fajna sprawa, fajna opcja, natomiast niekoniecznie jeśli działacie odnośnie skóry właśnie po zimie, raczej tak jak mówię, skupcie się na takich zabiegach oczyszczających bez użycia silnych substancji aktywnych. O, i tutaj mogę Wam polecić również bardzo fajny zabieg, którym jest oksybrazja. Zabieg z użyciem tlenu bardzo ładnie również oczyszcza skórę, też ją odświeża, sprawia, że będzie wyglądała promiennie i błyszcząco. I oksybrazja jest takim zabiegiem, który możecie wykonywać przez cały rok. Tyle tylko, że zaznaczam tutaj, iż oksybrazja podczas tego zabiegu będziecie odczuwać chłód. Więc niekoniecznie jest to dobry zabieg do wykonywania zimą, ale w okresie letnim idealny. I jeszcze jeden zabieg, który ostatnio jest bardzo popularny, jest to zabieg z użyciem aktywnego węgla, czyli mamy tutaj w różnych nazwach Carbon Peel, Carbon V, to też jest bardzo fajny, oczyszczający zabieg, nieinwazyjny, który sprawdzi się praktycznie przy wszystkich typach skóry. Także moje drogie panie, moi panowie, bo wiem, że tutaj też jesteście, jeśli interesuje Was temat oczyszczania skóry, czyli ten pierwszy krok, który powinniśmy wykonać po zimie, sprawdźcie ofertę salonów kosmetycznych, a przyjrzyjcie się tym najprostszym zabiegom, które są naprawdę skuteczne, o których mało się mówi, bo teraz na rynku mamy całą masę tych wszystkich zabiegów kosmetycznych, ale te zabiegi dadzą Wam naprawdę fajny efekt i będą wstępem do kolejnego kroku. No właśnie, zaczynamy krok drugi, czyli antyoksydanty. To jest temat, który ja po prostu uwielbiam i mogłabym Wam tutaj godzinami opowiadać o wszystkich dostępnych antyoksydantach na rynku, które są najsilniejsze, które są najlepsze, o różnych preparatach. Kocham ten temat, bo antyoksydanty są to takie substancje, które po pierwsze wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu, przeciwdziałają starzeniu się zbyt szybkiemu starzeniu się skóry, działają na stres, który odbywa się w tym naszym organizmie, przepięknie rozświetlają skórę, sprawiają, że ona naprawdę wygląda zdrowo, pięknie, ma też taki naturalny blask. Ale dzisiaj nie będę skupiać się na wszystkich dostępnych antyoksydantach i polecać Wam całej masy produktów, natomiast jest jeden antyoksydant, o którym powinniście pomyśleć i wprowadzić go tak naprawdę do całorocznej pielęgnacji, a zwłaszcza teraz po zimie. To jest oczywiście witamina C.
Tak, witamina C to jest w ogóle coś wspaniałego. Ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tej substancji aktywnej. Witamina C wspaniale działa na każdy typ skóry, zarówno naczyniową, jak i trądzikową. Wszystko zależy od tego, jakie mamy zastosowane stężenia właśnie witaminy C, ale również jej formułę. Często pytacie mnie, czy preparaty z witaminą C można stosować w okresie letnim. Można, ale trzeba wiedzieć, jaka jest to forma witaminy C. No i właśnie, na moim blogu stworzyłam post, w którym opowiadam Wam odrobinę o witaminie C, ale też w tym poście wypisałam Wam w kolejności, jakie są dostępne formy witaminy C w kosmetykach, w preparatach pielęgnujących i też jak te formy witaminy C działają, czy można je stosować w danym okresie roku. Zostawię Wam link do tego posta oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, więc zapraszam Was, żebyście się zapoznały z tym tematem. Natomiast dzisiaj polecę Wam, ponieważ rozmawiamy o skutecznych i tanich sposobach, jedną markę, która wprowadziła witaminę C w takiej formule, że możecie stosować ją przez cały rok, bez obaw, że coś tam może się pojawić na Waszej skórze, bez obawy, że ta witamina C może Was uczulić, bo to jest taka forma, która właśnie nie uczula, nie podrażnia, może być stosowana do każdego typu skóry i też przez cały rok. I mam na myśli oczywiście naszą polską markę Bandy, która wprowadziła z jakiś czas temu serię C-Active Care. I tam znajdziecie preparat w postaci koktajlu olejowego, czyli takiego dosyć tłustego serum do stosowania rano i wieczorem. Jest emulsja lekka, nabliżająca emulsja do stosowania na dzień. Jest też bardzo fajna maseczka, czy na przykład krem pod oczy. Jeśli o mnie chodzi, to z całej tej serii najbardziej lubię właśnie krem z witaminą C pod oczy, jak również ten koktajl olejowy. Polecam Wam te kosmetyki, bo naprawdę są tanie. Dostaniecie je w Hebe, możecie też zamówić na stronie internetowej marki Bandy, czy w wybranych salonach kosmetycznych. Ale ta formuła witaminy C jest odpowiednia do każdego typu skóry, do cery naczyniowej, do cery tłustej i właśnie jest taką formą, która nie podrażnia i bez obaw możecie stosować ją przez cały rok. A skoro jesteśmy przy skórze naczyniowej i też skórze trądzikowej, to musicie pamiętać, że im wyższe stężenie witaminy C, tym mocniej i silniej ona naszą skórę działa. Zaleca się mniej więcej dla skór naczyniowych takie maksymalne stężenie 10%, natomiast w serum oczywiście, natomiast dla cer trądzikowych już wyższe stężenie 15-20% albo nawet jeszcze większe, bo jeśli nie wiecie, witamina C bardzo fajnie działa na stany zapalne skóry, wycisza je, koi i też łagodzi, czyli możemy działać nią na trądzik. Witamina C bardzo fajnie działa na uszczelnienie naczyń krwionośnych i tutaj możemy działać na cerę naczyniową. Dzięki witaminie C też będziecie dbać o starzenie się skóry, zbyt szybkie starzenie się skóry, bo tak jak wspomniałam wcześniej, wymiata wolne rodniki z naszego organizmu, działa właśnie na ten stres oksydacyjny, a oprócz tego witamina C przepięknie rozjaśnia skórę. Możecie stosować taki preparat rano w pielęgnacji i tutaj zwłaszcza Wam polecam rano, bo wtedy właśnie mamy to działanie na wolne rodniki. Możecie również zacząć Waszą przygodę z witaminą C od stosowania jej w pielęgnacji wieczornej i sprawdzić, jak ona będzie się zachowywała, jak Wasza skóra będzie się zachowywała. Drugą taką marką, którą też chciałabym Wam dzisiaj zaproponować, to jest marka The Ordinary. Przyjrzyjcie sobie ofertę tej marki, bo tam również znajdziecie preparaty z witaminą C już w nieco wyższych stężeniach, a co ciekawe, są to preparaty w bardzo niskiej cenie, czyli tak naprawdę dostępnej na każdą kieszeń. Natomiast zwróćcie uwagę, bo przy każdym preparacie na stronie macie podany skład, jaka jest tam forma witaminy C i czy będziecie mogły te preparaty również stosować w okresie letnim. Kolejny krok, który jest obowiązkiem, a skoro rozmawiamy o antyoksydantach, zwłaszcza o witaminie C, musicie też pamiętać o filtrach. To jest taki temat, który zawsze będę Wam powtarzać przy okazji pielęgnacji. I jeśli jeszcze w okresie zimowym nie stosowałyście filtrów,
to teraz czas najwyższy, żeby zacząć już je wprowadzać. Filtry mamy naprawdę różne na naszym rynku. Filtry fizyczne, filtry chemiczne. Wybór jest ogromny. Możecie dobrać takie preparaty, które będą odpowiednie dla Waszych typów skóry. I marki coraz częściej właśnie wprowadzają filtry na przykład do cery mieszanej, do cery tłustej, filtry do cery suchej, czy też takie preparaty, które będą działały już troszkę jak anti-aging. A połączenie antyoksydantów i filtrów, wysokich filtrów, bo ja mam tutaj na myśli 50, a nawet wyżej, to jest coś wspaniałego do naszej skóry. Niestety promieniowanie zaczyna być już coraz wyższe, więc trzeba tę skórę w odpowiedni sposób chronić, a w tej chwili najlepszą metodą ochrony naszej skóry są filtry, jak również wyroby medyczne, na przykład SensiMed marki Aven, który jest dosyć dobrze przebadanym filtrem, połączeniem filtrów fizycznych, filtrów chemicznych, ale fantastycznie będzie działać również na skórę wrażliwą i też dla osób, które jeszcze wykonują dosyć inwazyjne zabiegi z medycyny estetycznej, poddają się na przykład peelingom chemicznym, jeszcze działają laserem frakcyjnym lub też robią jakieś inne, silniejsze złuszczanie. Taki filtr będzie bardzo dobrze chronił Waszą skórę, ale też sprawiał, że nie będzie się ona uwrażliwiać na działanie promieniowania UV. Także pamiętajcie o tych filtrach i tutaj znowu w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link do posta na moim blogu, gdzie polecam różne filtry do różnych typów skóry. Te, które ja przetestowałam i wiem, że naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdziły, także w tym poście znajdziecie linki a propos preparatów do stosowania dla skóry suchej, dla skóry mieszanej, dojrzałej oraz takie, które możecie dokładać w ciągu dnia. No dobrze, mamy za sobą już oczyszczanie, czyli przygotowanie skóry, złuszczenie tego martwego naskórka, pozbycie się go i przygotowanie właśnie na przyjęcie substancji aktywnych. Mamy drugi krok, czyli te substancje aktywne, witaminę C, antyoksydacji. Mamy zaliczone filtry. Coś, o czym musimy również pamiętać, to nawilżenie naszej skóry. Bez względu na to, jaki macie typ skóry. Każda, obowiązkowo każda potrzebuje nawilżenia zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, ale dzisiaj rozmawiamy o tym działaniu od zewnątrz. I zwróćcie uwagę na to, co dany preparat ma w składzie. Szukajcie takich kosmetyków pielęgnacyjnych, które będą posiadały emolienty, humektanty, substancje filmotwórcze. Będą tworzyły na Waszej skórze taki niewidoczny film, który będzie zapobiegał zbyt szybkiemu uciekaniu wody z Waszego naskórka, a przez to też sprawiał, że substancje aktywne, które znajdują się w tych preparatach, będą lepiej wpływały, wnikały do Waszej skóry. Jeśli stosujecie, jeśli macie skórę suchą, no to oczywiście taki preparat nawilżający, silnie nawilżający, oprócz serum z witaminą C i filtru, powinien na stałe zagościć w Waszej pielęgnacji. Osoby, które posiadają cerę mieszaną, cerę tłustą, również powinny rozejrzeć się za takim preparatem, ale o troszeczkę innej formule. Najlepiej sprawdzą się takie kremy, kosmetyki, serum, które będą delikatne, bardziej żelowe, lekkie, lżejsze i wtedy warto pomyśleć o nich w pielęgnacji porannej. A w pielęgnacji wieczornej działać już troszkę na tą regulację sebum, na wyciszenie zmianów skórnych, na złagodzenie tej nadprodukcji sebum. Także preparaty nawilżające przy cerze mieszanej i tłustej polecam wprowadzić rano. Przy cerze suchej lub też odwodnionej takie preparaty warto wprowadzić w pielęgnacji porannej, jak również pielęgnacji wieczornej. I skoro jesteśmy przy nawilżeniu i tym działaniu od zewnątrz, to polecę Wam kolejne dwa bardzo fajne zabiegi. Pierwszy jest to infuzja tlenowa, czyli przy pomocy tlenu wprowadzamy różnego rodzaju substancje aktywne do naszej skóry. Nieinwazyjny zabieg, bardzo przyjemny, ale też bardzo skuteczny i rezultat widać od razu po zabiegu. I tutaj warto posilić się różnymi substancjami aktywnymi, takimi jak witaminy, peptydy, substancje nawilżające, ujędrniające, ale też regulujące nadprodukcję sebum. Lub drugi zabieg, czyli mezoterapia igłowa
wykonana oczywiście w gabinecie lekarskim, w gabinecie medycyny estetycznej. Też zabieg, który przynosi świetne efekty, wystarczy zrobić go raz w miesiącu i za miesiąc go powtórzyć. To nie jest drogi zabieg, a naprawdę skóra no będzie Wam się odwdzięczała i szczególnie polecam ten zabieg osobom, które mają skórę odwodnioną po zimie, bardzo przesuszoną. Widzicie, że no ta skóra nie wygląda dobrze. Chcecie o nią zadbać i dać jej taką bombę witaminową, bombę nawilżającą, wtedy koniecznie skorzystajcie właśnie z zabiegu medycyny estetycznej, czyli tej mezoterapii igłowej. Ewentualnie polecam Wam również zabieg z użyciem urządzenia DermaPen, ale ja już na ten temat Wam opowiadałam co i jak, także dzisiaj nie będę się rozwodzić, czyli nawilżamy, wracamy do tego intensywnego nawilżenia od zewnątrz w Waszej pielęgnacji. Kiedy skórę mamy już odświeżoną, rozjaśnioną, błyszczącą, zdrową i piękną, czas pomyśleć o preparatach brązujących. I to jest najlepszy moment, żeby zacząć już je pomału wprowadzać. Wy wiecie, że ja też w mojej pielęgnacji stosuję preparaty brązujące, samoopalacze, kremy brązujące, preparaty brązujące do twarzy. Nie korzystam z naturalnego słońca, chronię się wysokimi filtrami, ale jak każda kobieta, lubię, kiedy ta skóra jest troszeczkę przybrązowiona, kiedy ma taki no, ładny, letni kolor, a za chwilę przecież będziemy się rozbierać, zrzucać te nasze ubrania. Chciałybyśmy wyglądać lepiej, a nie takie typowe białaski na ulicy. Także zacznijcie się już w tej chwili rozglądać za preparatami brązującymi. Moje sprawdzone marki są trzy, a w sumie to dwie sprawdzone marki, a mogłabym powiedzieć cztery preparaty. Pierwsza marka, którą uwielbiam, ma bardzo fajne składy i daje super efekt na skórze, to jest marka Vita Liberata. Cały czas poszerza swoją ofertę. Markę, którą dostaniecie między innymi w Sephorze. Rozejrzyjcie się, ukochana, moja ukochana pianka do brązująca do ciała. To jest w ogóle coś wspaniałego, więc tutaj mogę Wam polecić ten preparat. Kolejna marka Saint-Tropez i jest też pianka brązująca, jest też woda brązująca, ale ja bardzo lubię z tej firmy preparat brązujący do twarzy, taki krem, który będzie dawał nam stopniową opaleniznę i możemy go stosować codziennie, możemy go stosować tam raz w tygodniu, ale ważne jest to, żebyśmy stosowały go regularnie, bo wtedy właśnie nasza skóra zacznie przybierać na twarzy bardzo fajny, taki zdrowy kolor. Kolejny preparat to jest Colistar i brązujące kropelki do twarzy, które możecie dodawać na przykład do Waszych kremów lub też nakładać samodzielnie. I jest jeszcze jeden preparat, tylko powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy nadal jest dostępny w sprzedaży, ponieważ już od jakiegoś czasu no, nie widziałam go w drogeriach i mam tutaj na myśli kropelki brązujące z Bielendy. Był też taki właśnie koncentrat, chyba arganowy, jakoś tak się nazywał, wspaniały, który można nakładać na skórę bezpośrednio lub też właśnie dodawać do kremu w niskiej cenie, ale przynosił rewelacyjne efekty, porównywalny właśnie do marki Colistar, ale tak jak mówię, zdecydowanie niższej ceny. Pamiętajcie również o tym, że zaczynając stosować preparaty brązujące, skóra musi być w odpowiedni sposób przygotowana i mam tutaj na myśli nie tylko skórę na twarzy, ale również skórę na ciele. I na zakończenie poruszymy temat ciała, skóry na naszej ciele i też jak je przygotować właśnie na przyjście tej wiosny, lata, żeby wyglądała pięknie. I tutaj zdradzę Wam moje kolejne tanie i skuteczne sposoby na to, żeby skóra wyglądała tak. Po pierwsze, szczotkowanie ciała na sucho. Coś w ogóle absolutnie must have, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Pozbywamy się martwego naskórka, działamy złuszczająco, pobudzająco, no bo przecież pobudzamy krążenie w naszej skórze, odświeżamy tę skórę, ale też działamy lekko ujędrniająco. Kolejny zabieg, bańka chińska, co prawda nie dla każdego, zaraz o tym Wam opowiem. Bańka chińska, dostaniecie ją wszędzie, w aptekach, w internecie, za niewielkie pieniądze, ale warto ją również wprowadzić do pielęgnacji i już ją stosować, jeśli jeszcze do tej pory tego nie robiłyście,
wykonywać właśnie masaże z bańką chińską, bo one fantastycznie wpłyną na ujędrnienie Waszej skóry, ale też dzięki nim pozbędziecie się tej pomarańczowej skórki, czyli mowa oczywiście o celulicie, którego żadna z nas nie lubi. Ok, więc mamy bańkę chińską, mamy szczotkowanie. Przypominam, że bańki chińskiej, jak również szczotkowania na sucho, nie stosujemy w przypadku skóry naczyniowej. W momencie, kiedy na Waszych nogach, udach, brzuchu czy też ramionach występują popękane naczynka, to absolutnie nie są zabiegi dla Was. Dla pozostałych tak. W przypadku cer naczyniowych, skór naczyniowych, polecam oczywiście standardowe peelingi oczyszczające, złuszczające i preparaty, koncentraty, które będą działały ujędrniająco, wykonywanie również delikatnych, lekkich masaży. No niestety, prawda jest taka, że te osoby, które mają problem z naczyniami, są od nas bardziej pokrzywdzone, bo wybór zabiegów nie do końca Wam się sprawdzi. Tutaj raczej musicie działać od wewnątrz, działać aktywnością fizyczną. No, tak to wygląda, ale słuchajcie, jest jeszcze jeden zabieg, który mogę Wam spokojnie polecić. Może nie do końca prosty w wykonaniu, bo musicie wejść w taki rytm, żeby go dokładnie wykonać, ale jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczny i to jest body wrapping w domu. Wystarczy, że będziecie mieć folię, taką zwykłą folię śniadaniową, kuchenną oraz peeling, serum i jakąś fajną maskę do ciała. I tutaj rozejrzyjcie się oczywiście w drogeriach, w salonach kosmetycznych czy w internecie za takimi produktami, które będą działały ujędrniająco na Waszą skórę, które będą działały właśnie tak lekko ją pobudzająco. Nie inwestujemy w tym momencie w preparaty rozgrzewające czy chłodzące. Nie, nie, nie. Tutaj działamy troszeczkę inaczej. Ale bardzo fajnie sprawdzą się na przykład algi. Bardzo fajnie sprawdzą się koncentraty antycelulitowe, preparaty, które zawierają w składzie L-karnitynę, czy też na przykład kofeinę. I co robimy? Pierwszy krok, no to oczywiście pozbywamy się martwego naskórka, czyli dobrze złuszczamy partie, na które później będziemy działać. Drugi krok to jest zastosowanie serum, czy tego właśnie koncentratu. I trzeci dodatkowy krok, który możecie, ale nie musicie wykonywać, to jest zastosowanie maski. Ok, nałożyłyśmy to na nasze ciało i teraz musimy się owinąć w folię. No i właśnie to jest ten moment, kiedy no, nie do końca jest on dla nas przyjemny, bo trzeba wejść w taki, trzeba się tego kroku nauczyć, więc zawijamy partie, na które będziemy działać folią spożywczą, no niekoniecznie dosyć mocno, ściśle, tak żebyście się nie mogły ruszać i oddychać. Ważne jest to, że musimy stworzyć taką okluzję na naszym ciele, przez co nasza skóra będzie parować, będzie uciekać z niej woda, ale substancje aktywne, które nałożyłyśmy, które mamy w tych preparatach, które nałożyłyśmy na naszą skórę, będą do niej wnikać i też nie będą uciekać. Czyli obkręcamy się folią, wskakujemy sobie na łóżko, na kanapę, włączam jakiś film, przykrywamy się jeszcze dodatkowo kocem lub kołdrą i tak sobie leżymy przez pół godziny, 40 minut, a nawet godzinę. Gwarantuję Wam, że po tym zabiegu możecie się nawet zmierzyć. Stracicie około 1 cm, na przykład w udach lub też w pasie. Ale co jest ważne, to jest zabieg, który musicie powtórzyć w seriach. Jeśli rzeczywiście chcecie zauważyć efekty, warto go wykonać kilkakrotnie, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie. Pamiętać o tym, żeby właśnie dobrze się owinąć folią, rozgrzać to nasze ciało i zastosować odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. Body wrapping taki w domu to też jest fajna opcja właśnie dla osób, które mają cerę naczyniową, skórę naczyniową na ciele, bo możecie tutaj wykorzystać algi czy też inne substancje aktywne, które będą fajnie wpływały właśnie na stan Waszej skóry. Ale możecie też zastosować witaminę C, żeby podziałać trochę na te Wasze naczynka i też tak jakby od zewnątrz właśnie wzmocnić tę Waszą skórę. A oczywiście w momencie, kiedy poczujecie mocne szczypanie czy też pieczenie Waszej skóry, wtedy absolutnie momentalnie zmywacie, ściągacie folię, zmywacie wszystko z siebie. To nie tak powinno działać. Będziecie czuć ciepło, będziecie czuć rozgrzanie, bo o to chodzi, ale to nie ma być taki efekt, że skóra będzie Was piekła, swędziła. Nie, nie, nie. Tutaj działamy na wprowadzenie substancji aktywnych,
w naszą skórę, ujędrnienie, pozbycie się tych dodatkowych kilogramów, no i tego nieszczęsnego celulitu. Kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Przypominam, oczyszczanie, złuszczanie naskórka, antyoksydacja, filtry, silne nawilżanie i działanie na ciało. Proste zabiegi, proste porady, skuteczne i naprawdę przyniosą rezultaty w Waszej pielęgnacji. Tak jak wspominałam na początku, w następnej części skupimy się na działaniu od wewnątrz i nie tylko. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Sprawdźcie koniecznie opis do dzisiejszego filmu. Tam znajdziecie linki do postów na blogu lub też filmów na moim kanale, w których już wspominałam Wam o tym, jak działać właśnie w tym okresie wiosennym na naszą skórę, co robić z nią po zimie. Trzymajcie się cieplutko, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!